witamy dzisiaj Państwa serdecznie na finale akcji Jestem za całodobowym metrem i mam przyjemność i zaszczyt w dniu dzisiejszym złożyć razem z osobami, które popierają tą słuszną inicjatywę, na ręce pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz apel oraz 20 tysięcy podpisów. Tak, 20 tysięcy podpisów mieszkańców Warszawy, osób, którzy tutaj na co dzień pracują, powiedziało tak: jestem za całodobowym metrem, jestem za miastem europejskim, jestem za Warszawą, która jest m.in. organizatorem Mistrzostw Euro 2012, jestem za miastem europejskim. Dzisiaj z nami są przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przedstawiciele Partii Kobiet oraz Zielonych 2004 i Federacji Młodych Socjaldemokratów, którzy aktywnie wspierali tą inicjatywę i wierzymy, że dalej będą walczyć, już nie tutaj, ale w Pałacu Kultury i Nauki na sesji Rady Miasta o metro całodobowe. Tyle z mojej strony, teraz poprosimy przedstawicieli o zabranie głosu w sprawie metra całodobowego. Szanowni Państwo, Sojusz Lewicy Demokratycznej współpracował z Federacją Młodych Socjaldemokratów w tej akcji zbierania podpisów. Uważamy, że tak jak kolega powiedział, Warszawa, która ubiega się nie tylko, która nie tylko organizuje Euro 2012, ale również ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, powinna umożliwić swoim mieszkańcom dostęp do tej kultury, a jednym z tego elementów jest metro, które zwłaszcza w weekendy będzie jeździło całą dobę. Także, żeby mieszkańcy Warszawy mieli możliwość dotarcia i korzystania ze wszelkich atrakcji stolicy. Mamy nadzieję, że na ten temat odbędzie się debata na sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Na pewno klub radnych SLD taką inicjatywę zgłosi i będziemy mogli na ten temat debatować. Mam nadzieję, że z efektem pozytywnym i pani prezydent przekona się do tej inicjatywy, przychyli się do głosu warszawiaków. Dziękuję. Region Mazowiecki Partii Kobiet poparł akcję Jestem za całodobowym metrem w Warszawie, dlatego że całodobowe metro w Warszawie to gwarancja i podniesienie bezpieczeństwa kobiet w Warszawie. Wspieramy tą akcję tak jak wspieramy wszystkie akcje, które zwiększają bezpieczeństwo kobiet w Warszawie. Dzięki temu, że to właśnie kobiety głównie podróżują metrem, to kobiety stanowią większą ilość użytkowników transportu i komunikacji miejskiej, to kobietom bardziej potrzebne jest całodobowe metro. Całodobowe metro to gwarancja bezpieczeństwa, bo w metrze jest ochrona, to także ciepły dojazd do pracy większości z nas. My jako Zieloni 2004 przede wszystkim popieramy tę inicjatywę z powodów następujących. Zależy nam na tym, żeby transport publiczny był tym transportem, który mieszkańcy i mieszkanki Warszawy wybierają najczęściej. A żeby to stworzyć, to musimy stworzyć taki odruch bezwarunkowy w odczuciach warszawiaków, że właśnie transport publiczny stwarza nam bezpieczeństwo, jak przed chwilą koleżanka powiedziała, ale przede wszystkim jest też estetyczny, jest wygodny, jest komfortowy, nie musimy marznąć na przystankach w zimie, tak jak się to dzieje w przypadku przystanków autobusowych czy tramwajowych, nie musimy moknąć w deszczu, tak jak się to dzieje na przystankach autobusowych czy tramwajowych. Jest bezpiecznie, jest estetycznie i dlatego metro powinno działać jak najdłużej, tak żeby kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków, którzy z różnych powodów w nocy muszą poruszać się po mieście, mogli wybierać ten środek zamiast samochodu, bo teraz sądzę, że gdy ktoś ma wybierać albo autobus nocny, albo samochód, to wybierze samochód. A jeżeli stworzy mu się alternatywę wygodniejszą niż autobus, bezpieczniejszą, to prawdopodobnie będzie to większy bodziec do tego, żeby się z samochodu przesiąść na transport publiczny. Teraz, jeżeli Państwo pozwolicie, odczytamy apel, który w dniu dzisiejszym zostanie złożony na biuro podawcze pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zapraszamy Filipa Choćko, który koordynował akcję od strony technicznej, ale również merytorycznej, odczytanie apelu, który łącznie dzisiaj z 20 tysiącami podpisów otrzyma pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jest to apel do pani prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie całodobowego metra w mieście stołecznym Warszawa. Szanowna Pani Prezydent, mamy niezmierny zaszczyt i przyjemność przedłożyć Pani niniejszy apel wraz z listą ponad 20 tysięcy podpisów zebranych w sprawie całodobowego metra w Warszawie w ramach akcji społecznej Jestem za całodobowym metrem w Warszawie. Wierzymy, że te podpisy mieszkańców Warszawy, turystów przebywających w Warszawie, osób, które pracują w mieście stołecznym Warszawa, przyszłych i obecnych wyborców pozwolą Pani na poparcie tej inicjatywy i na rozpoczęcie rozmów z klubami zasiadającymi w Radzie Miasta w Warszawie. To jest Klubem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Klubem Prawa i Sprawiedliwości oraz Klubem Platformy Obywatelskiej o możliwości wdrożenia całodobowego metra w Warszawie.
Wierzymy, że z Pani poparciem stać na wierzymy, że Warszawę z Pani poparciem stać na metro czynne 24 godziny lub też na wprowadzenie metra całodobowego w weekendy i rozszerzenie kursowania pociągów metra w dni robocze do godziny 3 rano, co zapewni mieszkańcom Warszawy komfort, bezpieczeństwo i poczucie prawidłowego rozwoju miasta, które nie tylko jest m.in. organizatorem Euro 2012, ale i miasta ubiegającego się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wierzymy, że na najbliższej sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy zostanie zgłoszony wspólny projekt radnych Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie całodobowego metra oraz zostaną na ten cel przeznaczone odpowiednie środki finansowe. Pani Prezydent, panie i panowie radni Miasta Stołecznego Warszawy, projekt metra całodobowego naszym zdaniem jest pierwszym projektem w mieście stołecznym Warszawa, który jest realizowany apolitycznie i między innymi przy udziale mieszkańców Warszawy, którzy mają wizję miasta nowoczesnego, bezpiecznego, gdzie codzienny powrót do domu lub też dojazd do wielu miejsc docelowych nie musi wiązać się z paraliżem komunikacyjnym czy brakiem komfortu lub niezapewnionym bezpieczeństwem dla pasażerów. Wierzymy, że projekt ten spotka się z pozytywną opinią Pani Prezydent i naszych przedstawicieli w samorządzie i jako obywatele, wyborcy będziemy mogli się przekonać, że nasza praca i nasz głos jest słyszalny od ratusza aż po Pałac Kultury i Nauki, gdzie obradują radni Miasta Stołecznego Warszawy, a może i po Sejm RP. Z poważaniem zwolennicy metra całodobowego w mieście stołecznym Warszawa. Ja tylko na zakończenie dodam, że właśnie zamykamy akcję metra całodobowego. Za chwileczkę odbierzemy symboliczne podpisy od przedstawicieli klubów, przedstawicieli środowisk, które nas popierają i wierzymy, to tak już od inicjatorów, że Warszawę stać na pomysł, który nie ma wlepki Platformy Obywatelskiej. Bo gdyby taka wlepka była, być może metro całodobowe byłoby już dawno temu w mieście stołecznym Warszawa sprawą załatwioną.